Zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzenia Pałacyku Oborskich. Można tutaj nabyć najnowszą rzecz poświęconą historii tego miejsca, historii rodziny Oborskich, która tutaj jest związana od 1891 roku, od kiedy przenieśli się tutaj do Mielca i wrośli w panoramę kulturową tego miasta. To czwarte wydanie już Pałacyku Oborskich, opisujące dokładnie całą historię, oczywiście sięgające także do pierwotnych korzeni, do właścicieli Mielca, no i potem cała historia rodziny Oborskich związanej z Podlasiem, czasy powstania styczniowego, a więc to, co dramatycznie wpłynęło na losy tej rodziny i to, co było głównym powodem przeniesienia się ich do Galicji, a potem w konsekwencji także do Mielca. Udało się ustalić teraz także, jak wyglądał pierwotny mielecki dwór z końca XVIII wieku, wybudowany przez pieniążków, to już współczesna technika komputerowa. No i oczywiście także pewne kwantum informacji takich historycznych i archiwalnych musiało się też do tego przyczynić. Proszę Państwa, asumptem do tego spotkania jest wydanie przez Muzeum Regionalne SCK czwartej edycji Pałacyku Oborskich. To książeczka, która już ma swoją tradycję. Jak Państwo tutaj widzicie na stole, cztery wydania tegoż pałacyku. Każde kolejne zawiera nowy materiał i nowe ustalenia badawcze. Bo tak naprawdę druga połowa lat 90., kiedy rozpocząłem pracę w muzeum, to o Oborskich w sumie niewiele było wiadomo. Moje poszukiwania archiwalne, zresztą dotyczące środowiska architektonicznego, architektów krakowskich, dość przypadkowo pozwoliły mi odkryć architekta Pałacyku Oborskich, bo do połowy lat 90., do 98 roku ten obiekt był przypisywany Pochutyńskiemu i to tak w zasadzie bez żadnych dowodów na to. Natomiast odkryłem w Archiwum Rzeszowskim listy pisane przez hrabiego Wacława Oborskiego do Kazimierza Hołubowicza, rzeszowskiego architekta, dotyczące sprawy budowy pałacyków. W ten sposób wyjaśniło się to i zostało to uwzględnione w pierwszym tomie rocznika mieleckiego, który tutaj leży, z 98 roku, gdzie po prostu te sprawy związane z autorstwem projektu Pałacyku Oborskich zostały jak gdyby szczęśliwie rozwiązane. Pewnie do tej pory byśmy błądzili, komuś tam to przypisując. Także udało się to ustalić i od tego w zasadzie wszystko się zaczęło, bo wiedza, tak jak podkreślam, była bardzo skromna. No, tyle, że wiadomo, mieszkali tutaj Oborscy i niestety no, nie zadbano o to, żeby wykorzystać jeszcze w latach 80., 90. to, aby bo jeszcze sporo ludzi wtedy żyło, którzy pamiętali Oborskich, którzy w jakiś tam sposób byli z nimi związani, aby spróbować zebrać te relacje. Gdzieś to jeszcze w międzyczasie udawało się w dosyć szczątkowej formie zbierać. Dużym, no i po prostu pałacyk był oddany do użytku, to jest 2001 rok po długim remoncie, jak Państwo wiecie, ponieważ został on przeznaczony jako siedziba, na siedzibę Muzeum Regionalnego w Mielcu i to jeszcze pierwsza decyzja w 1983 roku, a później po zmianach ustrojowych Rada Miasta potwierdziła, że pałacyk będzie siedzibą Muzeum Regionalnego i ku temu to wszystko po prostu zmierzało. No i mamy wreszcie rok 2001, po
prawie 10 latach prac remontowo-konserwatorskich pałacyk został odnowiony i muzeum tutaj zostało przeniesione i funkcjonuje jako siedziba główna Muzeum Regionalnego. Ale rzecz dotyczy także tego, iż no, starałem się po prostu znaleźć trochę materiałów i przede wszystkim archiwalnych odnośnie rodziny Oborskich. Takim dużym asumptem był 2013 rok i 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, bo wiadomo było, że rodzina Oborskich przeniosła się z Podlasia do cieszącej się dużymi swobodami Galicji. Zamieszkali w Husowie koło Łańcuta. Ten majątek został im zapisany przez wuja. I, no i stamtąd dopiero zrobili jak gdyby przeskok tutaj do Mielca, kupując majątek mielecki i tutaj się osiedlając. Po kilku latach hrabia Wacław Oborski, głowa rodziny, zdecydował się na przebudowę mieleckiego dworu i początek XX wieku, około 905-906 roku, to jest właśnie wybudowanie tego pałacyku, w jakim go w tej chwili znamy. Nauka poszła trochę do przodu i pomyślałem sobie, że dobrze by było, mając pewne materiały wyjściowe, spróbować odtworzyć, co tutaj wcześniej było przed Pałacykiem Oborskich. Skorzystałem tutaj z pomocy młodego architekta, pana Damiana Maja i po, że tak powiem, zaprogramowaniu tego, co współczesne programy komputerowe, architektoniczne mogą zrobić i tych danych, o których żeśmy wiedzieli, archiwalnych, kartograficznych, udało się odtworzyć, proszę Państwa, wygląd mieleckiego dworu z końca XVIII wieku, dworu wybudowanego przez pieniążków tutaj na miejscu zwanym folwarkiem nad brzegiem. Tak wyglądał ten dwór. Tył tego budynku to jest to, co mamy w tej chwili tutaj z tyłu, w Pałacyku Oborskich. Natomiast przód na bazie fundamentów został zaprojektowany przez Hołubowicza i to jest ta piętrowa część, w której w tej chwili się znajdujemy. Zostało to też oczywiście wrzucone na plan katastralny z połowy XIX wieku i tam na stronie 50 macie Państwo umiejscowienie zarówno ówczesnego dworu, jak i stojącej obok oficyny, która w 70 roku po zawaleniu została rozebrana i nad czym dzisiaj bardzo bolejemy, bo na pewno by się przydała. Poza tym był to obiekt przecież zabytkowy i też mocno wrośnięty w panoramę kulturową miasta. Poszukiwania odnośnie rodziny Oborskich zaowocowały tym, że udało mi się znaleźć kontakt do rodziny po kądzieli ostatniego właściciela Andrzeja Oborskiego i w Krakowie odnalazłem rodzinę, dlatego że oni w początkach 50. lat wyprowadzili się stąd definitywnie. Majątek został znacjonalizowany, został dotknięty tą ustawą o reformie rolnej i po prostu został Oborskim zabrany. I mieszkali w okolicach Krakowa, tam w Zelczynie i skąd wodziła się rodzina ostatniego właściciela Andrzeja Oborskiego, rodzina Marii z Ginterów Oborskiej. Na dnie szuflady odnalazłem pamiętnik pisany przez Teresę Oborską. To jest siostra Wacława Oborskiego. No i w ten sposób poznaliśmy jak gdyby dzieje rodziny Oborskich, koniec XVIII i pierwsza połowa XIX wieku. Niezwykle, niezwykle cenna rzecz, dlatego że właśnie takich materiałów pamiętnikarskich do pierwszej połowy XIX wieku w ogóle w Polsce jest bardzo mało do tego okresu i ten pamiętnik rodzinny dotyczący Mierów Jawornickich i Oborskich jest niezwykle cenny, dlatego że porządkuje nam wiele rzeczy takich
no, które nawet w literaturze naukowej wymagają teraz sprostowania. Oczywiście pierwszoplanową postacią jest tutaj Maksymilian Oborski, przyjaciel Piotra Michałowskiego, nazwisko znane, wielki malarz, kolorysta. Razem panowie się przyjaźnili, razem malowali. Obydwie rodziny żyły w wielkiej przyjaźni i to się daje odczuć, dlatego że ten wpływ Michałowskiego na Maksymiliana Oborskiego był bardzo duży i cała ta jego spuścizna wielka, która zresztą tutaj się znajdowała, no, ona w jakimś sensie została, uległa rozproszeniu teraz i jest w wielu miejscach, w wielu muzeach w Polsce. Dlatego, że Maksymilian Oborski zaangażował się bardzo w działalność taką spiskową na Podlasiu jeszcze, bo rodzina żyła w Proszewie na Podlasiu. Tam jest oczywiście wielki dramat, bo w czasie powstania dwór został otoczony, Maksymilian został aresztowany razem ze swoją żoną. Rosjanie go tam zaszantażowali, że mają w ręku jego syna Wacława. Chcąc go ratować, wydał im archiwum powstańcze, no, uratował dzięki temu swoją głowę niewątpliwie, bo pewnie razem z Rawiczem, którego to pewnie by nie uratowało i tak, bo został wyskazany na karę śmierci, ale pewnie także Maksymilian Oborski skończyłby na szubienicy. Tak, to po prostu dziesięcioletnia katorga na Syberii, jak gdyby ten wyrok został złagodzony, odsiedział tam te wszystkie lata i po powrocie rodzina w pewnym sensie, będąc doświadczona też ostracyzmem towarzyskim, dlatego że oskarżano go tam o jak gdyby przyczynienie się w większym stopniu do śmierci Władysława Rawicza, oni się przenieśli do Husowa, dziedzicząc ten majątek, o którym mówiłem, po swoim wuju, a potem zdecydowali się tutaj zakupić majątek w Mielcu i przenieść do Mielca. W międzyczasie hrabia Wacław Oborski ożenił się z Konstancją z Wołowskich i tutaj te właśnie dociekania genealogiczne doprowadziły do bardzo ciekawych odkryć. Dlatego, że no, rodzina Wołowskich, wtedy lata 70., 80., 90., wiele znaczyła w Lublinie, dlatego że stamtąd się wywodzili z Lubelszczyzny. Ojciec Józef Wołowski to był prawnik, sędzia, bardzo wzięty, zaangażowany patriotycznie. Ich dom, to był ten dawny pałac rodziny Morskich, to było po prostu centrum życia towarzyskiego ówczesnego Lublina. Zresztą do tej pory, kto zna Lublin, to przy krakowskim przedmieściu ten pałac się znajduje. Tam w tej chwili jest wyższa szkoła prawnicza. W każdym razie Ministerstwo Sprawiedliwości go tam użytkuje i tenże pałac po prostu był takim centrum życia kulturalnego. Siostrą hrabiny Oborskiej, tą najmłodszą, była Kazimiera, która wstąpiła do zakonu niepokalanek w Jazmowcu i po prostu po złożeniu ślubów zakonnych w tych wieczystych w 909 roku. Potem oczywiście była w różnych klasztorach, głównie na Lubelszczyźnie, na Wołyniu. I II wojna światowa została skazana przez Niemców za ukrywanie i pomoc Żydom. Rozstrzelana w grudniu 1942 roku i proszę Państwa, oto 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze w czasie wizyty tutaj. Także rodzina Oborskich ma błogosławioną no, tutaj pozostałe siostry też powychodziły za mąż. Jedna z sióstr
Anna wyszła za Bronisława Fudakowskiego, który przez szereg lat, na przełomie lat 20. i 30. był dyrektorem Polskiego Radia. Także to dosyć znaczące powiązania takie, które tutaj oborscy mieli. Natomiast Wacław Oborski, no i tutaj hrabina Konstancja cały czas mieszkali w Mielcu i ostatni syn Andrzej, nazywany w towarzystwie Dziubasem, był głuchoniemy, jak Państwo wiecie, to te wszystkie historie są znane już z wcześniejszych informacji. Także sporo tutaj z nowości, jeśli chodzi o ustalenia i no przede wszystkim chodziło o, z czego jestem bardzo zadowolony, to właśnie odtworzenie tego pierwotnego dworu pieniążków, który tutaj był koniec XVIII, początek i cały XIX rok, aż do budowy pałacyku. Tutaj w pałacyku w końcówka lat 30., 38 rok mieściła się dyrekcja budowy fabryki samolotów, a także osiedla Copowskiego w Mielcu oraz w Rzeszowie. Inżynier major Piotr Czerzewski tutaj założył swoje biuro z racji tego, że nie było odpowiedniego miejsca ani hotelu w Mielcu. I no, potem akurat losy się tak potoczyły. To są najnowsze ustalenia, że Czerzewski opuścił Polskę w 1939 roku wraz z armią. Wycofał się do Rumunii, potem przedostał się na zachód. Została rodzina. Żona w 1940 roku zmarła na nowotwór i te dzieci zostały właściwie bez żadnej opieki, bo akurat tak się złożyło, że nie było najbliższej rodziny i zaopiekowała się nimi Maria Oborska. One tutaj spędziły całą okupację, chodziły do szkoły, hrabina posłała je do komunii, także dopiero pod koniec lat 40. no już w pewnym sensie się usamodzielniając. Oczywiście przedstawiamy także tutaj w pałacyku to, co działo się ostatnio, bo muzeum działa i wszystkie sprawy związane z edukacją tutaj, czy częściowo oczywiście na tyle, na ile było miejsce, zostało to w jakiś sposób też uwzględnione. Książka względem poprzednich publikacji jest jakby uzupełnieniem, czy ona porusza też zupełnie inne, czy ewentualnie zahacza? Jest dużym uzupełnieniem. Oczywiście powtarza to, co jest, co stanowi gro, a więc cała historia rodziny Oborskich, ich powiązań genealogicznych, rodzinnych, to, co się tutaj działo, a więc historia miejsca. Przede wszystkim no to, że udało się ustalić po prostu, jak wyglądał ten dwór i, że tak powiem, najbliższa okolica. Gdyby ktoś chciał poznać historię tego budynku, powinien zajrzeć do wszystkich tych publikacji, czy najnowsza wystarczy? Myślę, że najnowsza wystarczy, dlatego że ona jak gdyby zbiera i podsumowuje i to, co w tej chwili są najnowsze ustalenia, jeśli chodzi o zarówno Pałacyk Oborskich, rodzinę Oborskich, historię tego miejsca. Na początku oczywiście w wielkim skrócie są omówione też sprawy własnościowe, jeśli chodzi o Mielec, właścicieli Mielca, poczynając od Mieleckich aż po wszystkie, aż po Oborskich. I potem oczywiście po II wojnie światowej, w czasach PRL-u jest to nazwane upadek i trwanie. A więc to wszystko, co dotknęło Pałacyk Oborski, a więc ta przebudowa w latach 60. Nieszczęsna, która zmieniła znacząco bryłę tego pałacyku, no, zaadoptowanie tutaj na biura MPGK. No tu dyrektor się. Nie. W sekretarium. Nie tu. Głowę pod tobą.
A tam na środku ściany było okienko kasy. Tak, ale to tam, gdzie jest biblioteka. Tam, gdzie jest biblioteka. Tu był dyrektor, tam był sekretarz. No ja nie wiem. Znaczy, nie byłem. Byłem tu. Różnie, po prostu. Różnie to bywało też. No, okej. Okay. Jeśli tak. Tu macie Państwo, no, decyzja wtedy, lata 80. zniszczono piece. Przepiękne piece tutaj były, to wiemy akurat z opowiadań ludzi, którzy się tutaj zjawiali wtedy przed tym. Ostał się tylko taki kafel, który tutaj eksponujemy. A więc to, no, niewątpliwie dodałoby wielkiego uroku temu miejscu, gdyby takie piece, które są ozdobą samą w sobie, były. Jeżeli mieszkańcy chcieliby zakupić tą książkę, to żeby w muzeum... Tak, oczywiście ona jest już w sprzedaży tu w muzeum, także w Jadrnówce będzie w sprzedaży i myślę, że też w mieleckich księgarniach, które się tym zainteresuje, na pewno u Dębickich będzie. Cena 15 zł. Czy w tych badaniach udało się też nawiązać kontakty z przodkami, z żyjącymi? To znaczy, wspominałem o tym, rodzina, że tak powiem, pokądzieli ostatniego właściciela, czyli ta z rodziną Marii Oborskiej. No to są krewni, których odszukałem w Krakowie i dzięki którym po prostu udało się uzyskać pamiętnik czy wspomnienia. Czy oni odwiedzają tutaj ten pałac? Nie, znaczy byli raz odwiedzili tutaj, natomiast także, tak powiem, od tamtego czasu nie udało mi się tutaj na tym gruncie mieleckim spotkać. Tam znalazłem jeszcze, szukając materiałów pod kątem 150. rocznicy powstania styczniowego i udziału Oborskich właśnie w tym zrywie niepodległościowym, znalazłem, że tak powiem, wspomnienia Konstancji Oborskiej, która jak gdyby ze swej strony rodzinnej wyjaśniała cały udział Oborskich i zaangażowanie w spisek ten przedpowstaniowy w okresie powstania i potem to, co tam nastąpiło i sprawa Rawicza. I wyjaśnienia, jak to wyglądało z ich strony i dlaczego tak się stało akurat. No ja poszedłem jeszcze dalej tropem zesłańczym Maksymiliana Oborskiego. Odtworzyłem cały jego, że tak powiem, pobyt tam na Syberii, w Usolu, w Irkucku. To co tam robił, czym się zajmował. Więc tak jak już wspominałem, wszystko to było tutaj zgromadzone w Pałacu Kołbarskim. Tutaj była przecież świetna biblioteka, ponad 6 tysięcy woluminów. To wszystko zostało rozproszone. Była doskonała galeria obrazów. Też to zostało częściowo wywiezione, częściowo, że tak powiem, rozszabrowane. Po 1944 roku, kiedy oni już tutaj nie mieszkali, część udało się wywieźć. Oni, że tak powiem, żyli z tego, co udało im się sprzedać. No, świetną ilustracją jest ta książka, którą tam mamy właśnie z tyłu w gablocie, w języku francuskim, przywieziona przez Oborskiego z Irkucka. Ona trafiła aż tam. Są różne adnotacje tam na tym i cała jej historia warta sama w sobie opowiedzenia. No to po zatoczeniu po prostu tych i zrobieniu tych kilkudziesięciu tysięcy kilometrów od miejsca wydania w Paryżu poprzez Syberię i z powrotem została przywieziona przez Maksymiliana Oborskiego. Prawdopodobnie zakupiona gdzieś tam na drogę, jak wracał, żeby mieć i móc co czytać. Wspomniał Pan jeszcze o przebudowie lata 50. Ja bym wrócił do samej struktury tego budynku. Na ile on jest właśnie tą oryginalną budową? Czy ta część jest oryginalna, a tamta dobudowana? Jak było z samym budynkiem? Nie. No to obydwie części są oryginalne. To, co jest z tyłu, ta część parterowa, to jest ten dwór pieniążków z końca XVIII wieku. Do niego ten dwór był większy. Sięgał aż tutaj do tej linii mniej więcej, w której jesteśmy, bo
To zostało nieco trochę tylko wyjechane jak gdyby poza linię fundamentów. Na fundamentach tego starego dworu została postawiona ta część piętrowa. Ja poprzednio sądziłem z takiego pobieżnego oglądu, że po prostu do starego dworu, tak jak on był, że on był znacznie mniejszy, została dobudowana ta część piętrowa. Tymczasem po nauka poszła do przodu, technika też, mamy zdjęcia satelitarne. Okazało się, że jak się nałoży zdjęcia satelitarne na mapę katastralną, tą z połowy XIX wieku, którą mamy, gdzie jest obrys dworu, to dokładnie to, co jest w tej chwili, pasuje do tego, co było zaznaczone na tej mapie w 1850 roku. A więc dokładnie pokrywają się fundamenty, więc nie zostało to dobudowane, jak gdyby do, i mamy tutaj nową część, tylko ten stary dwór, który był znacznie większy niż sądziłem, został w połowie rozebrany i zostało to nadbudowane razem z piętrem i wyszła taka forma. Oborski pisze do Hołubowicza, że chce, aby mu wykonać drugą część planu jego domu i po prostu scalić jak gdyby architektonicznie w jeden styl te dwie bryły, które teraz mamy, bo mamy stary dworek z tyłu, który jeszcze był i już tą nową część taką zupełnie, to nie jest nawet dwór, często tutaj się, bo to poszła taka niewłaściwe określenie w eter i do tego, że często się mówi dworek Oborskich, nie? Na takiej zasadzie. Bardziej taką, że tak powiem, prawidłową nazwą jest określenie pałacyk, dlatego że ma to takie bardzo malownicze kształty. Jest to w zasadzie willa. Ta część piętrowa to jest willa. No tak jak popatrzymy sobie, to takie wille są też w Rzeszowie, budowane przez Tekielskiego i innych architektów dla bogatych przemysłowców. I Hołubowicz po prostu wykorzystał fundamenty tego częściowo rozebranego dworu, dostawił to i miał jeszcze zająć się tą tylną częścią, żeby to scalić. Mamy taką ścianę, która łączy te dwie bryły, jak się stanie z boku, i ścianę szczytową i to prawdopodobnie miało być rozbudowane jeszcze też o jakieś piętro. Do tego nie doszło, wybuchła pierwsza wojna światowa. Zupełnie czas nie ku temu, aby zajmować się budowaniem, tym bardziej, że to często było tak, że budynki były niszczone, palone, działania wojenne i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie wycofując się często po prostu zostawiali ze sobą spaloną ziemię i no, nie było mowy. Tuż przed pierwszą wojną światową zmarł hrabia Wacław Oborski, została hrabina. Jak to kobieta, nie? No, wolała się zajmować, że tak powiem, życiem, niż, no, że tak powiem, planować budowę. Lata powojenne, wielki kryzys gospodarczy, no, nie było ku temu warunków. O tyle jeszcze postarano się i to świadczy zarówno analiza tego zdjęcia jednego, bo mamy w sumie dwa archiwalne zdjęcia Pałacyku Oborskich sprzed I wojny światowej. Jedno to gazetowe, które tutaj Państwo macie, jeszcze z tym dachem krakowskim, takim tego, tej tylnej części. To zdjęcie pozwoliło na rekonstrukcję, którą zrobiono, przebudowując tutaj pałacyk dla potrzeb muzeum. To jest to, co mamy z tyłu. Tylko ten dach i tak był jeszcze inny, on był po prostu większy i niższy o wiele. Ta połać dachowa sięgała znacznie niżej niż jest obecnie. I mamy to drugie słynne zdjęcie z tą bryczką przed i rodziną Oborskich na tarasie i przed tym. I to jest datowane precyzyjnie przez Janernego na 1912 rok. Ale jak się dobrze popatrzy i teraz pod powiększeniem, to tutaj z boku widać, że ta tylna część dalej nie została jeszcze przebudowana. Czyli z tego, co pisał Oborski do Hołubowicza, nic do tej pory, do 12 roku, a listy są datowane z 1906 roku, więc 6 lat minęło i dalej tej przebudowy tej tylnej części
nie było. I oto mamy zdjęcie z lat 30., które udało mi się odnaleźć. O, i tutaj już mamy doskonale widoczny, przebudowany ten tylną część, mniej więcej w tym stylu, w jakim była ona po wojnie. A więc to się sprowadziło do tego, że nic już nie kombinowano i nie nadbudowywano, tylko po prostu zrobiono taki dosyć, zmieniono w ogóle dach, całą połać dachową i zrobiono taki strych z oknami. On nawiązywał mniej więcej do tego, co tutaj było w latach 60., bo tutaj Państwo dobrze widzicie na tymże zdjęciu, ale odnalazło się też zdjęcie z 70. roku, kiedy ta tylna część, to jest pokazany czyn społeczny, jak dziewczyny po prostu grabią, pracują, robią gazon tutaj, a z tyłu mamy po prostu budowę i przystosowywanie tego obiektu do potrzeb MPGK. Rozebrano po prostu całą tą tylną część, nadbudowano ją, zdwojono okna, te, które teraz tutaj mamy, były pojedyncze, poprzednie, co widać na poprzednim zdjęciu, i po prostu ten obiekt potem wyglądał, o, tak jak już na tym zdjęciu, on został po prostu przebudowany teraz na potrzeby muzeum, kiedy pałacyk miał być przeznaczony jako siedziba Muzeum Regionalnego. W międzyczasie oczywiście dopuszczono do zawalenia się tej oficyny. Bardzo ładny budynek, taki dworkowy. Walczył o niego profesor Szafer, walczyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, świeżo powołane do życia. Władze nie ugięcie, nie wiadomo właściwie z jakiego powodu. MPGK nie miało, że tak powiem, planu ani koncepcji, jak zagospodarować ten budynek. Chociaż budynek jak budynek, gdyby się go uratowało, wtedy pieniądze były. W latach 60. nie były problemem pieniądze. Był brak materiału budowlanego, prawda? Ciężko było cement, o drut zbrojeniowy, o cegłę, ale o pieniądze było łatwo. Zwłaszcza w tych strukturach państwowych, więc spokojnie można było ten budynek uratować. Po wojnie tam kwaterowano ludzi. Po pewnym czasie po prostu brak remontu spowodował, że w 69 roku wyglądał już tak. No i taką, że tak powiem, zawaloną ruderę zdecydowano się rozebrać i zniknęła w ogóle z krajobrazu. Teraz byśmy chętnie wrócili do tego, aby ją odbudować, na pewno by się przydało. Także tak to wygląda i no, na pewno posunęło nas to w informacji, co tutaj się działo, jak wyglądały ta część Mielca zwana folwarkiem nad brzegiem, wzdłuż ulicy Dworskiej, Zamkowej i tak dalej. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania odnośnie? Wiemy wszystko. Ja mam jeszcze pytanie, żeby można, ale zupełnie już z innej beczki. Mianowicie chodzi o orełka, który był na pomniku wolności. Jest cały czas tutaj jakby przy... Ten u góry, ten orzeł? To znaczy orzeł, który był tak na pomniku wolności. Tak. Właśnie. I są plany, żeby go tutaj... Tak, zostanie po prostu odremontowany, dlatego że to jest odlew betonowy, taki pokryty jeszcze starą farbą, zostanie odczyszczone, zaplanowałem środki finansowe w budżecie. Także jak tylko przyjdzie wiosna, to zajmiemy się tym i on zostanie tutaj ustawiony w parku. A, w parku jako po prostu rzeźba plenerowa. Tak, oczywiście. Zrobimy taki cokół i on tutaj będzie. Także nie został zniszczony w czasie demontażu, co oczywiście jest bardzo chwalebne, bo była też taka obawa, że po prostu przy ściąganiu go on może pęknąć, albo się rozpaść. Kiedy? Albo... Chyba nie jest tak planowane, że on faktycznie stanie. Na wiosnę, ja myślę, że gdzieś w lecie już na pewno gdzieś tutaj będzie. Tak. Jak się zrobi tylko ciepło, to po prostu się tym zajmiemy i to myślę, że już szybko pójdzie. Gdy na świecie Mielczanie jeszcze siedzieli na gałęziach i rzucali kamieniami w mamuty. Wtedy urodziłem się ja, jeden z Szymczak. Ja to wszystko sfilmowałem.
Nagrałem. I chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Zapraszam serdecznie wszystkich do odwiedzenia pałacyku, do przeczytania tej jakże interesującej książki. Wszystkich historyków, regionalistów mieleckich i nie tylko.